Siemano wszystkim, z tej strony Femebera, to jest kolejny odcinek z Wiedźmina Trójki, słuchajcie. Całe szczęście po tym ostatnim crashu z ostatniego odcinka, o którym wam pisałem tam, nie cofnęło nas za daleko. Jesteśmy dosłownie w tym samym miejscu, ponieważ handlowaliśmy z gościem. Ta gra nam się automatycznie zapisała, z czego jestem oczywiście bardzo dumny i bardzo zadowolony. No patrzę, że już sobie założyłem mieć tak samo, więc te dwa przedmioty sobie sprzedamy, no bo po co nam to? Żeby nam to tutaj przeszkadzało. Czym mogę służyć? Dobra, to sobie pominiemy oczywiście, no i tylko tutaj to już nie. Chcę obejrzeć twoje topy. Dobra. No i oczywiście. Ile nam za to w ogóle daje? 41 orenów chyba, tak to się nazywało. Tak, gdybyśmy chcieli odkupić 349, no to jest śmieszne, kurde, słuchajcie. No ale co poradzić. No cóż, bywaj oczywiście. Bywaj. Także jestem bardzo, słuchajcie, zadowolony, że mamy wreszcie porządną. Tu nic nie ma. Czy my mamy daleko iść? Daleko. Czyli musimy wsiąść najlepiej na konia. To nie jest nasz koń. O, tu jest. Także jedziemy. Dalej, płotka, dalej! What the hell? No, come on! Dalej! Okej, okay. Tu w ogóle był kupiec, ale to jest akuratnio teraz nieważne. Polećmy. No, dawaj tym cwałem. Tu mieliśmy znak, dzięki któremu mogliśmy się przeteleportować tak naprawdę, ale... A, już nieważne. Troszkę sobie zwiedzimy ten świat, nie? Ale mnie to prowadzi, ja pierniczę. Jedź, płotka. Po prostu, no ja patrzę, słuchajcie, na tą mapę, nie? Tą minimapę w prawym górnym rogu. No to jest po prostu żenada, jak to pokazuje. Tu mamy cholera tych. Dawaj. Jeszcze dasz radę. Dobra, i napierdzielaj znowu. Ty mnie tu... Płotka, nie tak szybko. Ciągniesz. Te dróżki niektóre to kurde ledwie widać. Dobra, ale już prawie jesteśmy. W sumie jesteśmy. Ja ci dam zaraz przybłędę, kurde. Czego tu? Chcę pogadać z guślarzem. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. Sugestia 2, musicie już iść. Czego od niego chcecie? Dać mu to, na co zasłużył. A czym sobie zasłużył? Gusła mu wskazały, że się Edrikowi w kiszkach złe zalęgło i kazał mu jarzębinę żreć. I od tej jarzębiny Edrik teraz prawie w wychodku zamieszkał i cały jest prosta. Kurde, no nie będziemy im płacić, ja pierniczę, no ale bić się z nimi to jest bez sensu. Tak się składa, że potrzebuję guślarza żywego. Jeśli powiem wam, jak wyleczyć Edrika, zostawicie guślarza w spokoju? No, w sumie. Tak czy nie? No dobra, mów. Na żołądek dajcie mu napar z dziewanny, a miejsca z wysypką obłóżcie dziką malwą. Kilka dni będzie zdrów. Spróbujemy, ale jak nie podziała, wrócimy tutaj. Panowie, idziemy! Dobra, rozwiązaliśmy to w miarę pokojowo. Nie musieliśmy płacić, nie musieliśmy ich zabijać. Nie musieliśmy używać znaku, którego tak naprawdę nie mogliśmy użyć, bo... Zobaczmy, kim jest człowiek, który naraził się kumplom Edrika. Tu nic nie znajdziemy. A, zapukaj. Myślałem, że możemy sobie wtargnąć po prostu.
Halo! Jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie! Kogo diabli niosą? Czego chcę? Potrzebuję pomocy. Człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary. To na niego guślarz czekał. Czekałeś na mnie? Kości mi tak rzekły. Przyjdą ci, co śmierdzą gwałtem i śmiercią, ale wilk ich przegoni, biały wilk. I przyszedł. Wróżba nigdy nie kłamie. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona, dla Anny na ochronę. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? Złe moce Anny otoczyły, we władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? O tym gadać nielza. Tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko coś na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. Ty go zrobiłeś? Guślarz zrobił. Jak dziady uczyli nad martwą wodą w świetle pełni. To dobry amulet. Dobrze chronił. Nie trzeba było zdejmować. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy. Bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. 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 Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co za księżniczka? Księżniczka, koza, uciekła. Serio? Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy się nie da. Tak jest. I tradycyjnie nas zatrzymują. Pomożesz mi, jeśli ją przyprowadzę? Księżniczko, gdzieś się podziała? Dobra, pójdę po nią. Dzwoneczek lubi. Dzwońcie jej, to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam, podstępne bestie. Okej, przedmiot hoblarny. Można już jeden problem, aby przygotować go do użycia. Umieść go w odpowiednim miejscu na panelu ekwipunku, a następnie wybierz z menu szybkiego dostępu. Aby użyć przedmiotu, wciśnij bądź przytrzymaj. Aha, kółko. Wciśnij bądź przytrzymaj. Dobra, spoko. Spacja, już możemy. Dobra. Tu są chyba fabularne. Nie, tu są fabularne. Kadzidło. To? Nie, to jest talizman. Gdzie masz ten dzwonek? A nie, mamy już. Dobra, to on już jest złożony. Spokojnie, zauważyłem, wybaczcie. Dobra, i my mamy znać kozę, myślę, że używając dzwonka i wiedźmińskich zmysłów. Dobra, więc najpierw tak. Zbadajmy to. Da się to zbadać? Tutaj, Geralt? Będziesz to badać, czy nie? Czy po prostu mamy iść po śladach? Okej, no to idziemy po prostu po śladach. Kurde. Patrzcie, gdzie ona łaziła. W lewo i w prawo. Gdzieś tam daleko, dobra, ale tutaj tylko wokół drzewa. I tu znowu poszła. Shit.
Shit, jest i ona. Niech tu przyjdzie, kurde. No nie mów się, że musimy te wilki porozwalać. O, Lerson, jasne. Araba. Co wy sobie myślicie? Over. Chwila. To chyba tędy. Aha. Niedaleko. Gdzieś tutaj, wybaczcie na chwilę. No. Tak, no. Dobrze. O, nagrywamy. Gdzie wziąłem? Nie wiem. Okej, słuchajcie, jestem z powrotem z wami. Gdzie ona jest, kurde? No, gdzieś tu. Słyszę cały czas przed sobą, ale oni mi każą tutaj podejść. Chwila. Po co tutaj? Co tu niby jest takiego? Gdzie ona jest? Tu jesteś. A. No i co w związku teraz z tym? Pozo, księżniczko. Chodź. Co? Co za uparte zwierzę. No już idzie. Dobra, spróbuję z tym dzwonkiem. Chodź, wracamy do guślarza. No tak, wiadomo, że poziomki są ciekawsze niż wiedźmy. No chodźże! Piernicze, ja wiem. Czy to będzie kurde trwać i trwać? Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? Tędy, łaskawa pani. Ha! Zarobiste. Dzwońmy, dzwońmy cały czas. Gdzieś ty polazła? Sanawa! The hell? Ale cię zaraz kopnę w dupę. Niedźwiedź. Uciekaj, głupi zwierzaku. Holy shit! Jesus! Nawet nie zdążyłem rzucić kurde igni. No dalej. Jasna cholera! Co ty rzucasz? Fuck! Sanaba! Ok,
ogarnij się, Geralt. Fuck. Który ty w ogóle żeś, kurde, miecz wyciągnął? Czemu nie drugi? Skoro twierdzisz, że ten jest lepszy. Ja pierdziele. Ledwie żyje. Ledwie żyje. Cukierek, serio? Regeneracja żywotności, no niech będzie. Chodź, bo cię pizdę zaraz. Cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła. Jeszcze jeden taki numer, kurde, i po mnie po prostu. No, podejrzewam, że kurde, to nie jest koniec naszych problemów. Dawaj to mięso. No on mi z tym. Tutaj mamy co? Wątroba wilka. Surowe mięso i tyle. O! Pieczony ziemniak, dawajcie to. Tego jest więcej. Łotką to ty nie jesteś, ale może z czasem moglibyśmy się zaprzyjaźnić. W końcu masz najważniejszą zaletę, którą posiada każda płotka. Nie gadasz zbyt wiele. Czego nie idziesz, kurde? Zaraz cię pokroję na kawałki. Move your ass. Księżniczka. Nie uciekaj od guślarza, bo tam wilki. Koziu moja, koziu miła. Cieszę się razem z tobą, ale trochę mi się śpieszy. Anna i Tamara mogą być w niebezpieczeństwie. Biały wilk pomógł. Guślarz też pomoże. Krew. Trzeba krwi. Żywej istoty. Dobra, zaraz wrócę. Może być? Co nie żyje, a nie umarło. To wszystko? To koniec? Koniec. Duchy nie powiedziały nic więcej? Dokąd poszły? Gdzie ich szukać? No przyszliście po wróżbę. Ja wam wróżbę daję. Gdzieś tutaj zostało dziecko. Wspomniałeś o dziecku. Czyim? Anny. Anna była w ciąży? Była. I poroniła. I baron nic nie powiedział? Może się bał. Może wstydził. Może nie pamiętał. A może pamiętać nie chciał. Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony?
Człek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie, musiałeś coś zauważyć. Guślarz stary, ślepy. Ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? Mądre to zwierzę. Tylko do tych przychodzi, co cierpią. Anna ci o tym powiedziała? Była tutaj po wszystkim? Nie było Anny. To wróżba powiedziała. Świetnie. Teraz mam pewność, że to prawda. Nie wasza wiara czyni wróżbę prawdziwą, lecz wróżba was do prawdy doprowadzić może. I co się stało z dzieckiem? Bez obrządku je zakopali. No to się obudziło. Błąka się. Zemsty szuka. Poroniec. Biały wilk. Mądry wilk. Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte. A wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Słyszałem, że jednemu wiedźminowi udało się kiedyś odczarować porońca, ale sam nigdy tego nie robiłem. Wiem, że trzeba go zakopać pod progiem. I imię nadać. Aimroin odprawić. Rytuał nadania imienia? To elfi zwyczaj. Ludzki, elfi, krasnoludzki, pradawny. Duchom rasa obca. Nie ma znaczenia. Ducha obłaskawisz, duch ci pomoże. Zapytasz, odpowie, drogę wskaże. Po co ci krew? Krew, krew, krew. Wiąże ludzi na wieki żywych i umarłych. Rozumiem, ale co chcesz z nią zrobić? No czasem się brat z bratem i 100 lat dogadać nie może. Umiera jeden, z drugim skłócony, drugi wtedy krew jego do guślarza przynosi. I co robi guślarz? Na dziady czeka. Bierze krew, mleko, zioła i kurze pazury. Miesza, pije i zmarłego z żywym godzi. W tym roku dziadów nie będzie, ale i tak poradzimy. Dobrze słyszałem? Wspomniałeś o dziadach? To bardzo stary zwyczaj, myślałem, że już zanikł. Tu śmierć czyha wszędzie. Ludziska wiedzą, że każdy odejść może, nim sprawy doczesne zamknie. A wtedy dopomóc mu trzeba, bo spokoju nie zazna. Dziady odprawić trzeba. Zapalić łojową świecę, żeby drogę w ciemności znalazł. Wezwać go po imieniu, uczynić zadość jego żalom. Wtedy odejść może. Spokojny. Okej. Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie tam, gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób. No i wracamy do... wyglądałoby na to, że do barona. Tutaj oczywiście od niego nic nie uzyskamy. Okej. Shit. Sprawy rodzinne. No to co? To chyba jedziemy. Tylko nie wiem, czemu mi nie pokazuje drogi dokładnej. Ale tak na przełaj teoretycznie, czy tam drogą, moglibyśmy pojechać do przodu przez miasto. I tak dalej, i tak dalej. Jedź, Putka! No to pojedziemy tak, jak mniej więcej droga prowadzi. Przez miasto. Aczkolwiek chyba trochę nie tak. Okej, mamy drogowskaz. A spod niego możemy tutaj. Kasztel Wronice, whatever. Dobra. Łatwo i szybko poszło. O kurde, zapomniałem, słuchajcie.
Łączyć sobie wiatraki na wyższy poziom, bo przecież zaraz mi się komputer osmaży. Okej. Aha. Gdzie jest ten cały... Glosariusz? Nie, oni chcieli bez... ale... Bestariusz. Niedźwiedź, pies. Okej. O, dammit. Gryf, istoty przeklęte, poroniec. Powiedzieć, że poroniec jest obrzydliwy, to jakby, że gówno nie jest szczególnie smaczne. Niby się zgadza, ale całej prawdy nie oddaje. Lambert Wiedźmin ze szkoły Wilka. Poroniec jest najbardziej... najbardziej bodaj odpychającym potworem, z jakim przychodzi się mierzyć Wiedźminom. Powstaje z martwego, niechcianego dziecka, którego następnie nie pochowano w należyty sposób. Wygląda jak nadgniły noworodek zdeformowany, przepełniającą jego ciało nienawiścią, strachem i złością. Ten ohydny potwór żeruje. No ale dobra, to są tylko fakty, a... Teraz mamy porozmawiać. Okej. To tak trzeba było od razu. Pomocy! Whatever. Powiedzmy sobie jeszcze, zregenerujmy życie. O, shit. Oswin, gdzie jest Oswin? Widział go ktoś? Chyba do stajni szedł. Co? Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? Się wszyscy boją, jak baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo spłonie żywcem. On i konie! Spróbuję. Tylko się pośpiesz. Cholera, nie byłem gotowy na podjęcie takiej decyzji, ale na szczęście ten czas nie jest aż tak bardzo krótki. Zanosi się na deszcz. Ty! Ja cię skąd znam? No tak. Wiedźmin! Chodź! Napijemy się, strasznie blady. Wiem, że twoja żona poroniła. To było przed tym, czy po tym, jak ją pobiłeś. Co ty mi tu imputujesz? Nie rób ze mnie idioty. Lałeś je od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? Chyba cię pogięło. Uciekło od ciebie, tak było? Urzeź, cholera, nie mogę znaku użyć, no. Silny atak. Kurde. Fuck, no chyba was Bóg opuścił. Serio, nie byłem na to gotowy. Ładowanie, wczytaj, załaduj ostatni zapis gry. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. A, matko. Serio, trochę to trwa, już mamy 29 minut, ja nie wierzę. Ale to wczytywanie jest długie. Ładowanie, wczytywanie, whatever. Come on, na czym on myśli? No nie mówcie, że mi się kurde gra zwiesiła, no bo chyba się wścieknę.
Ja pierdzielę, ale dałem teraz ciała z tym kurde baronem. Niepotrzebnie w ogóle do niego podchodziłem. Mogłem go olać kurde i... Oh shit. Zaraz. No brawo. Ogień się rozprzestrzenił. Serio? Uciekło od siebie, tak było? Oooo! No dalej. Noju. No i dobra. Musimy porozmawiać. O, kurde, niepotrzebnie, żeśmy do niego podchodzili, bo w tym momencie zostawiliśmy... Cholera. Nie pomogliśmy temu gościowi uratować tych dziewczyny. Czy kogoś tam i tych koni. Ale kurde, biły źle. Cię. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna to co innego. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwi. Po tym, co widziałem na dziedzińcu, mam uwierzyć, że dla Tamary byłeś kochającym tatusiem? Wierzyć nie musisz. Ale zawsze była moim oczkiem w głowie. Mogła tu robić, co chciała. Zapytaj, kogo chcesz. Jeździła konno, polowała, czasem robiła jakieś wypady z moimi ludźmi i to ją zawsze przysyłali, jak wpadałem w szał, bo tylko ona umiała mnie uspokoić. Skoro miała tu takie sielskie życie, to czemu uciekła? Gdybym to wiedział, nie potrzebowałbym ciebie. Czym cię tak żona denerwowała? Zupa była zasłona? Skarpetki niepocerowane? 20 lat się znaliśmy. Widziała mnie pijanego i trzeźwego. Była przy tym, jak wracałem z bitew zwycięski, opatrywała pokonanego. Ona jedna doskonale wie, gdzie nacisnąć, żeby zabolało. Jak nikt inny. I za to ją lałeś, że cię krytykowała? A, Wiedźminie, co ty tam, kurwa, wiesz? Zresztą może ci kiedyś opowiem. Kiedyś. Nie teraz. Od początku wiedziałeś, że uciekły. Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki i własnej żony nie umiem upilnować. Mów wszystko, co pamiętasz z dnia ucieczki. Tym razem chcę usłyszeć prawdę. Piłem wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna, powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu upadła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszczanymi portkami i guzem na głowie. A ich już nie było. Kurwa! Wiedźminie, wiesz, jak to jest? Chuja tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko flaszka. Co było potem? Potem było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem, ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko... To tylko jakiś pieprzony wid! Poszedłem do sypialni, ale nie zastałem Anny. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poroniła. Z sercem w gardle podszedłem do łóżka i... Zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne.
zakrwawionych prześcieradłach. Martwe. Przeze mnie. Przez ciebie albo nie przez ciebie, ten talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Co zrobiłeś z dzieckiem? A co miałem zrobić? Wyniosłem i zakopałem. Tak po prostu? Nie myślałem wtedy, kurwa, o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem Aneczce. Przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło, zanim się urodziło. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło. Współczuję ci. Naprawdę. Dzięki. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. Wedle naszej umowy najpierw muszę znaleźć Tamarę i Annę. A tak się składa, że pomoże nam w tym twoja nienarodzona córka. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty, kurwa? W co? Nie musisz znać szczegółów. Pomogą nam w tym więzy krwi, które łączą porońca z twoją żoną i córką. Dzięki nim je odnajdziemy. Jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Wtedy zamienia się w kłobuka. To taki duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. Cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca. Pokażę ci, gdzie je pochowałem. I wykopię ten grób pod progiem. Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bujdą, pewnie pochowają w nim nas obu. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. To poczekaj tu ze mną. Wyjdziemy przed północą i pokażę ci grób. Każ ludziom nie wychodzić z domów. Niech nakreślą pod drzwiami linię soli. I postaraj się wytrzeźwieć. Wziąć szpadel? Żeby mogiłę rozkopać? Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebny. Okej, słuchajcie. Mam nadzieję, że będziemy mieli chwilę wytchnienia. Bo troszkę się już przeciąga ten odcinek. No niestety nie. Jeszcze kawałek, idź za mną. Okej, a jednak, słuchajcie, ja sobie zapiszę w tym miejscu grę i dalej pójdziemy oczywiście w następnym odcinku, także dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. No i oczywiście zapraszam do kolejnych, trzymajcie się, pa pa.